Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Moi drodzy, przed nami dzień święto pracy. Jutro, pojutrze dzień flagi, a 3 maja święto konstytucji. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na finał projektu klasy 1D. 3 maja, cóż to za data? Z tej okazji odbyły się dwie wycieczki. Jedna w celach uzyskania informacji na temat stanu wiedzy dorosłych Polaków i na 20 ankietowanych osób wykazało się 50% tylko wiedzą jakąkolwiek na temat konstytucji. Natomiast odbyła się też druga wycieczka do Zamku Królewskiego, do sali senatorskiej, gdzie to uchwalono 3 maja konstytucję, a właściwie przyjęto ustawę zasadniczą podczas Sejmu Wielkiego, zwanego też czteroletnim. Serdecznie zapraszam. Dla setek młodych ludzi, to jedna z wielu nic nie znaczących uroczystości. Dziś, na początku kolejnego stulecia, żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości, odrzucamy jakiekolwiek formy liczenia przyszłości, wysuwając na plan pierwszy życie teraźniejsze. Trudno jest przekonać młodych do świętowania, ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymamy się więc na chwilę, aby rozważyć te 3 ważne w historii Polski słowa. Bóg, honor, ojczyzna. Cóż one znaczą dla naszego pokolenia? Czy możemy je zlekceważyć, wymazać z naszej świadomości? Każdy z nas ma prawo do własnych sądów i przekonań. Ale żeby być w pełni wolnym, trzeba znać i rozumieć prawa oraz zasady wolności. Mówi się, że 3 maja 1791 roku to Dzień Wolności dla Polaków. Jak to się stało, że nasi przodkowie, żyjący przeszło 200 lat temu, zrozumieli, co znaczy wolność? Dlaczego tę rocznicę nazywamy Świętem Wolności i Radości? Aby to lepiej zrozumieć, oddajmy głos aktorom. Das ist einfach verboten!
Zerwów. Witaj maj, trzeci maj dla Polaków.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ale dziś gorąco. Słońce świeci. Mam nie klasy w oczach. Dobrze, zacznijmy. Wszyscy obecni? Tak. Wszyscy? Tak. Jasne. Alicja? Jestem. Stanina? Jestem. Renata? Jestem. Patrycja? Jestem. Ania? Też. Wszyscy są? Ja też jestem. Sandra jest. Dzisiaj jest święto, jest to co? Jaki dzisiaj mamy dzień? 3 maja. A, no i wszystko jasne, dlaczego Sandra jest. Ale 3 maja to nie tylko obek, to jest Sandra. Jak mamy dzisiaj 3 maja, to zrobimy sobie o konstytucji. Może chcecie się na początku pochwalić swoją wiedzą? 3 maja 1791 roku w Polsce uchwalono konstytucję. Konstytucję? A co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zawiera prawa i obowiązki obywatela. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie. Określa jego ustrój. Czy w Polsce była potrzebna konstytucja? Tak, była bardzo potrzebna. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczpospolitej. Mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. To znaczy, że w XVIII wieku Polska była państwem słabym? W XVIII wieku państwo polskie przeżywało ważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba. Walki wewnętrzne niszczyły kraj. W rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuację tę wykorzystywali sąsiedzi polskich. Na szczęście znali się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło kraju i grożące niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszik, Ignacy Potocki, Stanisław Małkowski oraz wielu innych. To między innymi oni byli twórcami konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucja 3 maja. Była to konstytucja postępowa, jak na owe czasy. Pierwsza taka w Europie, a druga na świecie. Gdzie wielki
Wioski Mazureckiej. Za przeżycia, za wrażenia. Moi drodzy, rozejdźcie się.